Także dzisiaj, proszę Państwa, omawiamy całą tę historię, wszystkie te przykazania, 10 przykazań. My czytamy Państwu w Biblii, ale mamy tutaj planszę, którą też Państwu pokazujemy, całą planszę, która mówi, jak doszło do usunięcia przykazań Bożych. Pozostańcie z nami. Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy tutaj, proszę Państwa, Słowo Boże, przykazanie, Biblia Święta, Pismo Święte. Składa się z 66 ksiąg, 39 pism hebrajskich, 27 jest pism greckich. Tutaj mamy nawet pokazane, proszę Państwa, Nowy Testament, Nowy Testament. My to tak nie mówimy Nowy Testament, tylko chrześcijańskie pisma greckie. Bo jak będziemy mówić Nowy Testament, to oni zaraz szybko zrobią, że coś jest stare. No, tutaj też mamy Nowy Testament wyciągnięty ze śmietnika i tu Nowy Testament ze śmietnika na ulicy Zielenieckiej. To wszystko raczej jest spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina, na bruku, na glebie, na asfalcie, na krzaku, na drzewie, wszędzie. Na ławce, pod ławką, na śmietniku, w śmietniku. Także proszę Państwa, dlaczego tutaj w Warszawie tak dzielą się? Dlaczego tak dzielą się? No były te rządy jeszcze takie żydowskie, oni się strasznie lubią dzielić. Co nie włączę Radio Tok FM, to oni, jakiś docent habilitowany, a to, że tu się uczył, a to, że tam się kształcił, wiecie Państwo, że kupa śmiechu na wydechu. Wydarzenie z wieczora. Przychodzi von Lipski, kura, która składa złote jajka. No mamy tutaj z tego jednego jajka, proszę Państwa, kurczaczka. Kurczaczek, ja muszę go przytulić, ja muszę go przy sobie mieć, tego kurczaczka. Muszę troszeczkę patrzeć, gdzie on idzie, żeby jemu krzywdę. Te chamy tu w Warszawie nie zrobili. Koko, koko. Możecie Państwo oglądać, proszę Państwa, program piękny YouTube Dawid Kogut, youtube.com. Ale tam jakiś Dawid Kogut wszedł i pokazuje swoją piękną twarzyczkę, a że pięknyś, a że się młody. No po co to pokazywać, proszę Państwa? My nie o tym, u nas nigdy nie o to chodzi. Czyś ty młody, czyś ty stary, bo oni tutaj, wiecie Państwo, tym sumptem jeszcze takim żydowskim, czy może pożydowskim, lubiąc się dzielić, to będą mówić, a że tyś stara, a że tyś młoda. I taka biedna tu Bożencia jest z ochoty, taka staruszka z guzem na głowie, co muszą ciągle wytknąć jej ten guz, że ona ma na głowie guz. Taka Bożencia biedna przeszła operację, ale ona stara jest, strasznie stara, ale to może nawet nie to, że ona taka jest stara, ale ona jaka brzydka jest, strasznie brzydka. To jeżeli my będziemy tak dosłownie podchodzić to do życia, to nie będzie to artystyczne, bo artystycznie to można z brzydoty zrobić coś pięknie, prawda? Tak samo jak Edyta Górniak, nasza kochana cyganeczka, powiedziała o Madonnie. Proszę Państwa, o talencie, ale Ameryka, no, wypromowała gwiazdę. Ona tak nie miała głosu, może chrumkała, może to jakieś takie dziwne dźwięki, w ogóle to ona raczej głosu nie ma. No, ale coś tam śpiewa, bo to artystka estradowa, ale raczej jej i nie o to chodziło. No to więc wtedy, kiedy tutaj w Polsce a miała wystąpić, a tu w Polsce kult kobiety kwitnie, Matka Boska jest czczona i na święto, no, święto majowe, tu Matka Boska, a Madonna miała wystąpić na Stadionie Narodowym, to jest ten były stadion dziesięciolecia, gdzie i Świadkowie Jehowy tu od roku 1985 roku. Roku 87, też roku 86 mieli kongresy. Jehowa jest ucieczką. Piękna pieśń. Proszę Państwa, kongresy międzynarodowe. W roku 87 kongres, dwie sceny, polsko-rosyjski. Ja nawet w rosyjskim chórze śpiewałam. Ja miałam tu mnóstwo, że tak powiem, skoro już mówię do Was, atrakcji, bo tutaj też niektórzy ludzie lubią używać słowa imprezy, ale my nie chcemy używać takich słów, bo to jest konkurs, kongres, tak? To nie jest konkurs, to jest kongres. Także tu nie są jakieś takie zawody, żeby ktoś był młodszy,
żeby ktoś był starszy, starszy, młodszy, piękniejszy, brzydszy, brzydszy, ładniejszy. Tylko, proszę Państwa, sztuka potrafi dostrzec artyzm. Oczywiście, jak to się wszyscy tak w tej Warszawie pchają na chama, aby mieć, aby być, no mieć, aby te tytuły na przykład, tytuły docent, doktor habilitowany Krystyna Pawłowicza. Ja już tak myślałam, że jak ta linia mysia i ten papież, i te kościoły rzymskokatolickie, a przecież one tylko tutaj takie w Warszawie są, no to już nie będą się tak, proszę Państwa, oddzielać i mówić docent dr Pawłowicz, Krystyna docent doktor habilitowany, albo ta nasza kochana Felicja Boska przez 2S. Masz na Google, możesz oglądać Felicja Spacja Boska przez 2S. Proszę Państwa, piękny program. Nasza kochana prababcia tutaj będzie opowiadała. Nawet jeszcze jest dużo więcej spoza internetu, bo przecież i moje występy były, proszę Państwa, zapisane elektronicznie, cyfrowe w Domu Literatury, gdzie Felicja Boska miała prezentowane swoje książki. Bardzo piękne, pięknie to było pokazane. Także może Państwo do niej tam zatelefonują, zadzwonią i zapukają, czy napiszą: nasza kochana Felicja Boska, no to jest pisarka warszawska, no to ona bardzo będzie się cieszyła, bo zawsze się pyta, czy Państwo jesteście moimi czytelnikami, czy Państwo czytacie moje książki, bo co? Bo tutaj w tej Warszawie tylko breszą, w tej Warszawie tylko kaszlą, tylko chrumczą, a żeby się tak mogli oni wyciszyć przy lekturze książek, wierszy, poezji doktor Felicji Boskiej, to byłoby super. Proszę Państwa, docent Felicja Boska, wszędzie tytuły, ale Jezus powiedział, a u Was nie tak ma być. Jeżeli ktoś się będzie wywyższał, będziecie się dzielić, nazywał się będzie nauczyciel, rabbi czy ojciec, to nie tak dzielcie się. Nie nazywajcie nikogo tutaj na ziemi ojcem, nie nazywajcie tutaj na ziemi nikogo nauczycielem ani rabbi. Jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Jeden jest wasz ojciec, Jehowa, Jahwe, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. Pośrednikami, nauczycielami, nie, nie, nie. Także widzicie Państwo, jaki piękny przykład mamy w Piśmie Świętym, w Biblii, podczas gdy tutaj, gdy Bogiem tego złego świata jest szatan, diabeł, Biblia mówi z małej litery, używa to słowo Theos bez przedimka określonego ho, że to Theos, czyli w Biblii to jest jakiś pośrednik albo jakiś Bóg, bo mówi Biblia też, że bogami będziecie, prawda? No ale nie tym ho Theos, prawda? Bo tak jak Theos w sensie pośrednika, w sensie jakiegoś kogoś pomiędzy postawionego człowieka, istoty, która zarządza, która sprawuje kontrolę, zawiaduje, no to tak ho Theos jest tym jednym, jedynym Bogiem, tak samo jak i te rodzajniki. De to jest przy nazwie, a nazwa jedna dotyczy jednej rzeczy i nie może być już takiej drugiej. To więc jeżeli de, no to odpowiada temu Bogu ho Theos, bo to zawsze są te rodzajniki. Przedimek określony ho w języku greckim oznacza tego Boga Jehowę, Jahwe. No i tego Boga Jehowę, tegoż Boga Jahwe, no bo nasza Bożena Rossa w tej szkole, gdzie Niemen się uczył na Saskiej, 44 dzieciom, przyjeżdżała do szkoły jako polonistka i mówiła, oficjalnie mówiła: dzieci, słuchajcie, musicie wiedzieć, że Biblia mówi, że ten Bóg nasz nazywa się Jahwe. I ona potem przychodziła do domu, ale jakbyśmy tak przyjeżdżały do niej na wieczór, tak co drugi, trzeci dzień, bo ona sobie bardzo chciała częściej, zawsze raz w tygodniu, zwykle raz w tygodniu studia biblijne u ludzi odbywały się oczywiście z Biblią przy pomocy tam. No, mogłyśmy mieć różne pomocy, ale niekoniecznie, bo to mogły być po prostu dyskusje na tematy Pisma Świętego. No i Bożena Rossa mówiła, że tutaj w tej szkole na Saskiej 44, gdzie się uczył Niemen, walczyła z krowami, proszę Państwa.
No to takie stare komuszyce, nauczycielki stare, które przyzwyczajone do metod przedpotopowych, i ona odwieczne wojny toczyła z tymi komuszycami, starymi babami na Saskiej 44. No myśmy tam z tą Bożenką ryły ze śmiechu. Potem ona opowiadała, jakich to pisarzy rosyjskich, radzieckich tutaj w Warszawie, mówią ruskich, czytała, Dostojewskiego. Wspaniałe rzeczy, proszę pani. No i że ona tego Pawełka chciała też wychować, ale że jej matka zabierała Pawełka i do bierzmowania dała bez jej wiedzy. Ta się wściekła, zaczęła. No ale to wiecie państwo, to dziecku życia się nie zabierze. Księga Ezechiela mówi, że ojciec nie będzie odpowiadał za syna ze względu na nieprawości synowskie, ani odwrotnie. Także proszę państwa, jesteśmy przy Wi-Fi, tutaj daje nam sygnał, daje nam znak, że dostępne Wi-Fi na Saskiej Kępie pomiędzy szkołą czwarte liceum ogólnokształcące, a szkoła podstawowa. Pieśń pamiątka. Jehowo nasz Ojcze, w niebiosach jesteśmy, do Ciebie przychodzimy z wszelkich pól, prawda, jak to Izraelici śpiewali. Izraelici raz w roku obchodzili święto wyjścia z Egiptu, ze starożytnego Egiptu. Wyjścia, wyjścia. Jezus nawet to powiedział do swoich naśladowców, to czyńcie na moją pamiątkę. A ponieważ to było czynione raz w roku, no to dla chrześcijan, no to byli pierwsi. Chrystianizm to był, to nie było jakieś takie nominalne chrześcijaństwo, co dzisiaj mamy, co oni w bagażu od IV wieku mają tradycje pogańskie, praktyki i zwyczaje pogańskie, które się Bogu nie podobają, że kiedyś jeszcze w książce Istina wiedzieliście, jak wiecznej żyzni, czyli prawda prowadzi do życia wiecznego. Na stronie 164 był taki rozdział, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. To tam nawet wspomniane było cytatem o jajeczku, że jajeczko wielkanocne było znane dawno przed wprowadzeniem chrześcijaństwa tego nominalnego. Proszę państwa, w Egipcie malowane kraszanki, pisanki, wszystko było. Kult kobiety Izyda, Horus i Sedy, Diana Efeska, Artemida Efeska. Jak my tu zaczniemy opowiadać o tym pobycie apostoła Pawła w Efezie, co on widział, ile tych złodziei tam było dookoła tej świątyni. Chodziła procesja bowiem ośmiogodzinna i krzyczeli, wielka jest Artemida Efeska, wielka jest Artemida Efeska, to znaczy ta Diana Efeska, wierzono, że jej posąg z 16 wolimi piersiami spadł z nieba, nigdy nie potłukł uszy się, no więc ta procesja 8 godzin trwała, a kult kobiety przeszedł i do każdego kraju potem cywilizacji, religii też wszedł, zagościł, no bo to wiecie państwo, było tak silne, no przywiązanie do macierzyństwa, do dzieciątka, dzieciątko Jezus, to wszystko jest wzięte spoza Biblii, a tylko pod pretekstem, że to jest w Biblii. Tak samo jak i ci krzyżacy też nawracali Polskę, no ale w sumie no Polska ciągle była jakby, jak nie słowiańska, to pogańska, i oni pod pretekstem nawracali. To najlepiej świadkowie Jehowy, jak tutaj się w Polsce pojawili w roku 1905 od strony Gdańska, gdy się pojawili wtedy, to był 20 wiek, to było bardzo dawno temu, od strony Gdańska, to spłynęli tak tutaj, proszę państwa, po kraju, po Polsce, wzdłuż Wisły, odwrotnie, z jej biegiem, aż do Krakowa i dalej, i zaczęli głosić świadkowie Jehowy, Boże, ile nowości. Oni zaczęli, proszę państwa, odgrzebywać w USA, w Ameryce Białystok, nowe rzeczy, że nie ma żadnej trójcy, trójca pogańska, Bóg jest jeden, Jahwe, Jehowa. Dobrześ Bożenka Rossa tutaj w tej szkole głosiła, że nie ma tam żadnego życia pozagrobowego, w sensie duszy nieśmiertelnej, strachy na lachę były potrzebne tutaj w czasie Mikołaja Reja i wcześniej, ciemny okres, a że to do dzisiaj jeszcze trwa, w sensie, bo ludzie są tak przyzwyczajeni do tych pogańskich nauk, że pomimo, że jakąś prawdę z Biblii mogą poznać, to religijnie coś ich
trzyma. A to tradycja. Na przykład mamy tutaj tę kurę składającą, rzekome złote jajka Fornipski, która też wojnę tu toczy z Ewą Grecją, tak jak kiedyś Godzilla kontra Hedora. To ona mówi, że ona jedzie już na te święta Bożego Narodzenia, bo czy to wielkanocne, do domu tam pod las na Wiochę. No bo ja mówię, słuchaj, jesteś już jako stara baba przyzwyczajona do... bo my tutaj mamy takie, proszę Państwa, jak u Syberberga, Syberberg on Wagna. Państwo zobaczą, to nie są takie laleczki, że jak ktoś jest stary, to się bawi laleczką, prawda? To nie jest takie coś. To są elementy, są to rzeczy potrzebne w pokazywaniu sztuki. W pokazywaniu sztuki nie byle jakiej, bo w pokazywaniu sztuki wielkiej. Ostatnio w Instytucie Słowackim miałyśmy coś na ten temat. Proszę szybciutko zaglądnąć, czyli zajrzeć do, proszę Państwa, tegoż muzeum, nie do Kasi Kowalski, tylko po prostu na krzywe koło 12 na 14. U nas to wszystko jest. Jak elementy martwe, nieżywe, laleczki zastępczo mogą pokazywać wielką sztukę. Tutaj akurat mamy też i Hitlera, który siedzi, proszę Państwa, na stołku. Mamy też Hitlera ukrzyżowanego, który zamiast Jezusa Chrystusa wisi na krzyżu. Okazuje się, że wcale to nie był krzyż, tylko to był pionowy słup lub pal, bo nawet w księdze Ezdrasza 6,11 i w mojżeszowych księgach czytamy, że jeżeli ktokolwiek, u Żydów tak było, przecież Biblia jest żydowska, nie oszukujmy się, Jezus też, jeżeli ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity, natomiast jego dom zostanie zamieniony w kupę gruzu. No i proszę Państwa, że to był pionowy słup, że to był pionowy pal, ale nikt nikogo, proszę Państwa, tu nie będzie teraz na palu wieszał, bo nawet gdyby naszego ojca czy matkę powiesili też na palu, to święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, a przecież tymi świętymi są świadkowie, świadkowie Jezusa, świadkowie Jahwe, świadkowie Biblii, nie będą na ścianie wieszać rewolwera, którym zabito waszego ojca, matkę, rodziców w czasie II wojny światowej. Bo tutaj jak się po Warszawie jeździ i chodzi, najczęściej chodzi, bo teraz to wszystko stoi w korkach, nie kupujcie żadnego Mercedesa. Chociaż nasz kanał nazywa się El Mercedes. Proszę bardzo, El Mercedes. El spacja Mercedes. Także proszę, u nas, ale taki Mercedes możemy pokazać, jak to w tym żydowskim kabarecie też Białystok Miłości Moja, Anna Romanowicz, podlaska pisarka, tak, dobrze mówię, Anna Romanowicz napisała taką poezję, to się przetworzyło potem w kabaret. Przetworzono. Białystok Miłości Moja. I tam był taki samochodzik, że Tadzio, że lat 40 handlowałem, aby sprzedać co się da, i samochód sprzedał, że miał samochód, że moja żona leży na cmentarzu, mój samochód trafił w szlak, już nie mogę ani razu, bo kondycji jemu brak. I taki Tadzio śpiewał, wszyscy płakali, proszę, piękny kabaret, Białystok Miłości Moja. No ja tam miałam inne pieśni, całkiem inne, bo to akurat mi się o tym Tadziu wszystko przypomniało. Tadziu, który przecież już dawno umarł, ale pokazywał mi szpilkę, kabaret w Anglo-Ameryce, Białystok, dobrze, że się wyciszyło, który to kabaret szpilka zawsze pierwsze miejsce w Polsce zajmował. Pokazał mi 6-7 kaset, tysiące, miliony strojów, miny, piękne gesty, bo to ci aktorzy przez panią Frydrych Władzie, ona też umarła, ale jest teraz jakaś inna kobieta. No teraz ten kabaret
Szpilka to nie za bardzo mi teraz odpowiada, ale piękny, piękny. No nasz kabaret Kanon był w Anglo-Ameryce Białystok i ten kabaret Kanon był prowadzony przez Annę Romanowicz. To jest podlaska pisarka. Ona płynnie tłumaczyła z ukraińskiego języka, białoruskiego, z rosyjskiego, no ale wyjątkowo w ogóle nie była ani prawosławna, ani jakąś tam nie była, ja wiem, hinduską, w buddyzm nie wierzyła, była katoliczką po prostu, ale była na tyle tolerancyjna, że wszystko rozumiała. No i w tym kabarecie Kanon napisała o czterech rodach żydowskich, czterech rodzinach żydowskich, których wypędzono tu przez Warszawę, bo jesteśmy Warszawa, Saska Kępa 44, do Łodzi przepędzono. Ajajajajaj, gwałt, prawda? Także ten kabaret Anny Romanowicz. Ajajajajaj, gwałt! Zwiedziłam świat wszerz, w poprzek, wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź, proszę Państwa. No to czyli, że do Łodzi przepędzili. My tutaj chcemy mówić i troszeczkę i o Żydach, i o katolikach, ale może powiemy troszeczkę o klechach, którzy wyrzucili, proszę Państwa, przykazanie drugie z dekalogu. Tutaj mamy 10 przykazań. Tak jak mówię, że to, co tutaj jest napisane, namalowane, narysowane, to nie jest mojego autorstwa, ale jest po kolei, są rozpisane przykazania. I tu jest napisane, tu jest przykazanie, które, proszę Państwa, zostało wyrzucone jako przykazanie drugie, że tutaj, jak jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, w tej żebracznicy wielkiej, komuś dwójka przeszkadza. Bardzo wierzą w trójkę, w trójce. I teraz Państwo zobaczą, że ja się tu przybliżę i Państwu po prostu odczytam to przykazanie drugie, które zostało usunięte, proszę Państwa. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze i co na ziemi nisko, ani tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Jahwe, twój Bóg mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. Także widzicie Państwo, tutaj jest to drugie przykazanie w oryginale, tu jeszcze byśmy to mogli upiększać, dodawać, co klechy odrzuciły, co klechy usunęły, co klechy wyrzuciły z tych przykazań. Ja jeszcze może przeczytam od samego początku. Dekalog biblijny. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze, na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem twój Bóg Jahwe, twój Bóg mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. Trzecie przykazanie, kolejne. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twojego nadaremno, bo nie będzie miał Pan Bóg za niewinnego tego, który by wziął imię Pana Boga swego nadaremno. Czwarte. Pamiętaj o dniu sabatu. Tu nie będę tego wszystkiego czytać, bo to jest tego strasznie dużo. Piąte. Czcij ojca swego, matkę swoją. Szóste. Nie będziesz zabijał. Siódme. Nie będziesz cudzołożył. Ósme. Nie będziesz kradzieży czynił. Dziewiąte. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Także widzicie Państwo, są tutaj wszystkie te przykazania w oryginale. One są prawdziwe, one są święte, one są, no, wierne po prostu, wierne. Takie, jakie powinny być przykazania. To takie one rzeczywiście są. Także proszę, proszę na to jakby zwrócić uwagę, że Pismo Święte trzeba znać, Pismo Święte trzeba czytać, no i głosić jeszcze Pismo Święte trzeba głosić, przecież Świadkowie Jehowy robią to po całym świecie. A 10 przykazanie jakie jest, zaraz przeczytamy, proszę Państwa, zaraz przeczytamy w całości. Czyli Księga, proszę Państwa,
druga Mojżeszowa. Proszę pana, druga Mojżeszowa, wyjścia. 20 rozdział, proszę państwa. A Bóg powiedział wszystkie te słowa mówiąc: ja jestem Jehowa, ja jestem Jehowa, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach, w górze, lub tego, co jest na ziemi, na dole, tego, co jest w wodach pod ziemią nisko. Nie wolno ci się kłaniać, ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie, w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny, bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa jego imienia w sposób niegodny, pamiętając o tym, by uważać dzień sabatu za święty. Zrobimy troszeczkę taką przerwę. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra, bądźmy wszyscy razem, miłujmy się, szanujmy się, kochajmy się. I wtedy będziemy się szanować tylko, będziemy się kochać, jeżeli będziemy w ogóle znać przykazania Boże. No. Czyli tak, 20 rozdział, druga księga Mojżeszowa, czyli wyjścia 8. Pamiętając o tym, by uważać dzień sabatu za święty. Przez 6 dni masz pracować i wykonywać wszelką swą pracę, ale dzień 7 jest sabatem dla Jehowy, twego Boga. Nie masz wykonywać żadnej pracy, ty, ani twój syn, ani twoja córka, twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje zwierzę domowe, ani twój osiadły przybysz, który jest w twoich bramach. Bo w ciągu 6 dni Jehowa uczynił niebo i niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a w dniu 7 zaczął odpoczywać. Dlatego Jehowa błogosławił dzień sabatu i zaczął go uświęcać. Szanuj swego ojca, swoją matkę, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą daje ci Jehowa twój Bóg. 13 werset. Nie wolno ci mordować, nie wolno ci cudzołożyć, nie wolno ci kraść, nie wolno ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw twemu bliźniemu. 17 werset ostatni. Nie wolno ci pożądać domu twego bliźniego, nie wolno ci pożądać żony twego bliźniego, ani twojego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego. Także widzicie państwo, Bóg Jahwe jest jednak Bogiem miłości, Bóg Jahwe wszystkich kocha i to wcale nieprawda, co tam ktoś nagdakał, co tam ktoś nakrakał, że Bóg jest w Starym Testamencie, już nie mówmy od dzisiaj Stary Testament, że Bóg jest jakiś taki wściekły, że Bóg jest jakiś taki zły, że bardziej srogi, bardziej, a to wszystko jest, proszę państwa, nieprawda. Bóg jest po prostu miłością i nawet Mojżesz to zauważył. Mojżesz to, proszę państwa, też zauważył. Że Jehowa, Jehowa, Bóg wielki, nieskory do gniewu, Bóg miłosierny, przebaczający występek, proszę państwa, wielu ludzi. Bóg Jahwe jest przebaczający, jako ten przebaczający występek. Także widzicie państwo, zawsze z Panem Bogiem, zawsze z Panem Bogiem. Nie denerwujcie się, nie denerwujcie się. Ten Pan Bóg jest bardzo miłosierny. Ten Pan Bóg przebacza, ten Pan Bóg zawsze przebacza, proszę państwa. Nieskory do gniewu, przebaczający występek. I to było już w czasie Mojżesza. Tak, żeby to nikomu się nie myślało, że Bóg się zmienił. Ze Starego Testamentu Bóg jest inny, proszę państwa, a Nowego Testamentu Bóg jest inny. Nieprawda. Bóg się nie zmienia. Bóg jest cały czas taki sam. Także proszę być z nami, proszę państwa, gdy nadaj nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Także te przykazania, tak, te przykazania, proszę państwa, one są bardzo ważne.
żebyśmy znali te przykazania, proszę Państwa, żebyśmy Boga Jehowę szanowali. Tak, te przykazania, one są bardzo ważne, żebyśmy Jehowę Boga znali, proszę Państwa, żebyśmy Jehowę Boga czcili, żebyśmy po prostu byli z Panem Bogiem, jak to mówią, wiecie Państwo, w Radiu Maryja, z Panem Bogiem. No dobrze, ale kto to jest ten Pan Bóg? Bo wiecie Państwo, Bóg w Biblii to bardzo wiele może znaczyć. Bóg to nawet, Biblia mówi, że szatan, diabeł jest Bogiem tego świata. Jakuba 4,4. Bo w języku hebrajskim Izraelici mieli inną mentalność. Niektórzy myślą, mówią, że Żydzi myślą odwrotnie, prawda? No ale wiecie Państwo, w pewnym sensie to jest odwrotnie. Bo Bóg w Biblii to jest w pewnym sensie pośrednik, jakiś władca. Jakiś władca. I rzeczywiście szatan, diabeł jest Bogiem tego świata. Dlatego tak na świecie się źle dzieje od czasu, kiedy on, jako jeszcze kiedyś ten doskonały anioł, przejął władzę, proszę Państwa. Szatan, diabeł. Satana, devil, the great. Także proszę się nie bać, proszę Państwa. Proszę być zawsze z Panem Bogiem. Jeżeli będziemy z Panem Bogiem, to będzie nam się w życiu szczęściło. Tutaj zaczęłam mówić, proszę Państwa, oczywiście z Biblii, zaraz jeszcze raz przeczytamy przykazania, proszę Państwa, z samego Pisma Świętego, z Biblii. Z Pisma Świętego. Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze. Wszystko z Biblii. Tam w ogóle już niczego nie ma, bo wszystko odłowili. Są wędkarze za to. Także no, wędkarze. Do mnie docierały inne dobre zmiany. Proszę Państwa, 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Anglii, 20 rozdział. Czytamy 20 rozdział. I Pisma Świętego. Słucham? To Pani nie mogła być po. Bądźcie rybakami ludzi, Jezus Chrystus. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No powiedzmy przed... Pani profesor może iść i teraz głosić Słowo Boże, Biblię. Czytamy Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 20. Jeszcze raz, proszę Państwa. A Bóg powiedział wszystkie te słowa, mówiąc: ja jestem Jehowa, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewolników. Nie wolno Ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno Ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach na górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno Ci się kłaniać, ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja Jehowa, ja Jahwe, Twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie i czwarte pokolenie w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, proszę Państwa, lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie wolno Ci używać imienia Jehowy, Twego Boga, w sposób niegodny, bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa Jego imienia w sposób niegodny, pamiętając o tym, by uważać dzień sabatu za święty. Przez 6 dni masz pracować i wykonywać wszelką swą pracę, ale dzień 7 jest sabatem dla Jehowy, Twego Boga. Nie masz wykonywać żadnej pracy Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje zwierzę domowe, ani Twój osiadły przybysz, który jest w Twoich bramach. Bo w ciągu 6 dni Jehowa uczynił niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A w dniu 7 zaczął odpoczywać. Dlatego Jehowa pobłogosławił dzień sabatu i zaczął go uświęcać. 12 werset mówi dalej: szanuj swego ojca i swoją matkę, aby długo trwały Twoje dni na ziemi, którą daje Ci Jehowa, Twój Bóg. 13 werset. Nie wolno Ci mordować. 14 werset. Nie wolno Ci cudzołożyć. 15 werset. Nie wolno Ci kraść. 16 werset.
nie wolno ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw twemu bliźniemu. 17 werset. Nie wolno ci pożądać domu bliźniego twego, nie wolno ci pożądać żony twego bliźniego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego. Także widzicie państwo, właściwie wszystkie słowa, zdania, frazy, przykazania są pod jakimś wersetem. I tutaj w tym wersecie, proszę państwa, części społeczeństwa odpowiada. Jak to jest drugie przykazanie, które było usunięte, jest przy wersecie podporządkowane wersetowi czwartemu. I sobie jeszcze raz przeczytamy. Niech państwo sobie zapamiętają. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset czwarty. Proszę sobie Biblię kupić i czytać. Czyli tak. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek. No zobaczą, tu jest wizerunek. Ja tutaj nic, proszę państwa, nie rzeźbiłam. Ja tutaj nic nie malowałam. Ale można też mieć obrazek święty, no w telefonie. Można to czcić, można to całować. No i to też będzie już bałwochwalstwo. Czyli, że jeszcze raz, proszę państwa, drugie przykazanie. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci. Jeszcze raz od początku. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach, w górze, lub tego, co jest na ziemi, na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. 5 werset. Nie wolno ci kłaniać się im, ani dać się im namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców, na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Także widzicie państwo, jeszcze raz tu powtarzam to drugie przykazanie, które przez klechy zostało usunięte, i żeby potem zachować liczbę 10, trzeba było 10 przykazanie podzielić na dwie części. Także widzicie państwo, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I teraz nawet jeżeli jest flaga, proszę państwa, w narodzie polskim, no to naród polski nie może sobie pozwolić na to, żeby Nowy Testament według was, czyli po waszemu Stary Testament, był w śmietniku. Jeżeli ludzie wyrzucają nagminnie chrześcijańskie pisma greckie do śmietnika, to coś jest nie tak. Ktoś ukrywa w Piśmie Świętym pewne prawdy. Także proszę być z nami, a prawda już oczywiście dawno wyszła na jaw, ale w dalszym ciągu, że ta prawda wychodzi. No bo skoro badacze Pisma Świętego jeszcze w XX wieku zaczęli w tej Biblii odgrzebywać prawdy biblijne, to znaczy, że ktoś te prawdy biblijne nawet w Biblii ukrył poprzez złe tłumaczenia, poprzez gwiazdki, poprzez jakieś wtręty, albo poprzez usuwanie i mataczenie. I jeszcze raz, proszę państwa, żeby nie było żadnych wątpliwości, pokażemy państwu wszystkie te przykazania w całości, jak naprawdę one w Biblii wyglądały na planszy, proszę państwa, na planszy, którą też mogliście państwo ją otrzymać na ulicy Foksal, bo to rozdawali adwentyści, którzy strasznie strzegą przykazań, żeby kto nie usunął żadnego z nich. Proszę państwa, tak naprawdę to Jezus Chrystus wszystkie przykazania i 600 praw żydowskich i 10 praw żydowskich streścił, proszę państwa, w dwóch przykazaniach, nie w jednym. Tutaj państwo zauważcie, że w świecie moherowych ateistycznych w Warszawie, moherowych kreska ateistycznych, bardzo przeżywają pod względem Trójcy, bardzo są przesądni na liczbę 1, bardzo są przesądni na to, że jak ktoś stoi, to już
coś, jakieś coś, to że żebrze na przykład, prawda? A przecież oni żebrzą na siedząco, na leżąco, na wisząco. No, różnie. Także, proszę Państwa, uczelnie, żadna uczelnia. Uniwersytet Warszawski bardzo nisko spadł i tutaj Wyższa Szkoła Medialna, bo to wiecie Państwo, nie tyle jest to psychologii, co psychologia z Uniwersytetu Warszawskiego nam by się bardzo dała, ale nikt najczęściej po tej psychologii Uniwersytetu Warszawskiego nie jest, ale Wyższa Szkoła Medialna w Toruniu, no to ma i aktorstwo, i muzykologię. Także proszę Państwa, jeszcze raz zobaczmy, co jest w tym naszym Piśmie Świętym. Co jest w tym naszym Piśmie Świętym? Proszę Państwa, oto dwa dekalogi. No ten dekalog biblijny, no i ten dekalog kościelny, który został zmyty, rozmyty, zmieniony, że wyszło ani żadnej rzeczy, która jego jest. O co chodzi? Dekalog biblijny. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, na górze, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi nisko, ani z tych, które są w wodach pod ziemią, nie będziesz im służył, proszę Państwa, na reklamie już tutaj przy nas nie zarobisz po 5 groszy. Na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Jahwe, Bóg twój. Tutaj jest napisane Pan, bo to adwentyści pisali. Ja jestem Jahwe, Bóg twój, w oryginale mamy. Mocny, zawistny, karzący. I to nawet nie mocny, tylko wszechmocny. Tam jest użyte słowo, bo to jest jeszcze w języku hebrajskim różnica pomiędzy słowem mocny, a wszechmocny. Bóg wszechmocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. Czyli takie długie jest przykazanie drugie. Nie będziesz czynił obrazu rytego i temu podobnych rzeczy nie będziesz czynił i temu nie będziesz się kłaniał, temu nie będziesz oddawał czci. Tego nie będziesz całował, tego nie będziesz nosił, tego nie świeczek przed tym nie będziesz stawiał, tak jak obrazy w Hiszpanii noszą, tam w krajach, gdzie są, proszę Państwa, w Portugalii, gdzie są wulkany, na drodze ognia, na drodze powodzi, stawia się obrazy do dzisiaj, świeczki się pali, żeby lawa nie spaliła wioski, proszę Państwa. Jakby te świeczki i te obrazy święte miały pomóc. No niestety, średniowiecze jest i nic na to nie poradzimy, ale my omawiamy swój temat. Proszę Państwa, mamy program L Mercedes, proszę bardzo. L spacja Mercedes i mamy 40 tysięcy filmów, już innych kanałów nie będę reklamować, możecie Państwo wybierać. L Mercedes ze spacją, L Mercedes może być razem, Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska, Wiesiolandia plus, Wiesiolandia Król, Wiecholandia, Król, Wiecholandia, Wiesiolandia. Na Google Plus Państwo macie bardzo dużo. Wiesiolandia plus, Wiesiolandia, melodrama, no na Google Plus to macie Państwo cały L. Mercedes, melodrama, melodramato, Ela Hoff, Ela Hoffland, Ela Hofflandia. Proszę Państwa, jest kanał Ela Knorr, no też i na YouTube, też i na Google Plus. Jest L Mercedes Daily Motion, no i też na Google Plus. Serdecznie Państwa zapraszamy. No i następne przykazanie. Przykazanie trzecie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana Boga Twego na daremno. Imienia Bożego Jahwe. Imię Boże Jahwe było święte. Pisane, proszę Państwa, jako tetragram, złotymi literami. W Biblii się odróżniało i było około 7 tysięcy razy w Piśmie Świętym, w Biblii, było na monetach niemieckich. Jehowa, jeszcze w kościele tu w Polsce, w Lidzbarku Warmińskim, w
kościele katolickim nad ołtarzem jest JHWH, czyli cztery spółgłoski hebrajskie jako imię Boże Jahwe, bo Żydzi dodawali samogłoski w mowie, tak więc niektórzy mówią Jehwa, niektórzy mówią, że Jehowa, ale Słowacki w Kordianie napisał: i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. I drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. W Kordianie Słowackiego, tam prawie na samym początku i potem dalej w Kordianie jest też użyte przez Słowackiego, spolszczona forma jest użyta imienia Bożego Jahwe, Jehowa. Proszę Państwa, czwarte. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Tutaj już nie będę czytać, ale tylko powiem, że właśnie adwentyści bardzo pilnują tego czwartego przykazania sabatu i choćby dlatego oni na ten temat chcą mówić, to żeśmy to szybciutko podłapali, proszę bardzo, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszystko mamy przy okazji, jak te przykazania wyglądały, bo by mi się nie chciało tak pisać większymi literami, jak to jest tu, a tu jest malutkimi literami. No, można jeszcze znaleźć przekład Nowego Świata, no, wielkie, wielkie woły, proszę Państwa. Tutaj ja przeczytam od razu 10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani nie będziesz pożądał żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani żadnej rzeczy, która należy do jego. I to już mamy tu w kościelnym, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Bo w kościelnych to jest, proszę Państwa, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. A to jest bez sensu, prawda? To było jedno. Ani domu, ani żony, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która do niego należy. Czyli pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie przykazanie, nie uczynisz sobie obrazu rytego, nie czcij tego. Nie będziesz brał imienia. Trzecie, czwarte, pamiętaj o dniu sabatu. Piąte, czci ojca i matkę swoją. Także proszę bardzo, kurczątko, niech tu nie ucieka od matki. Szóste, nie będziesz zabijał. Siódme, nie będziesz cudzołożył. Ósme, nie będziesz kradzieży czynił. Dziewiąte, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Dziesiąte, nie będziesz pożądał domu bliźniego swego. Żony, domownika, niewolnicy, niewolnika, wołu, ani żadnej rzeczy, która należy. Także widzicie Państwo, do bliźniego swego. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, proszę być z nami. Proszę tutaj na te wszystkie rzeczy zważać. Na te wszystkie rzeczy zważać, które są bardzo istotne, które są bardzo ważne. No, oczywiście pouczające, no oczywiście, no, szkoda słów, naprawdę. Radio Koncita. Natomiast a to Kielko przyniosł sprzątaczkę na UW? Dzisiaj pani sprzątaczka wypowiada się, bo ona na dwa etaty, proszę, jako sprzątaczka, jako praczka, jako pani profesor. Na uczelni, tak. Prawda, to się jednak łączy. A to nie chodzi o... Znaczy, nie, pani profesor, to jedna kwestia to jest pensja, a druga rzecz to jest forma zatrudnienia. Ja mówię o formach zatrudnienia, znaczy forma tak, i... Dobrze, a teraz druga sprawa jest chyba taka, prawda, że jak się przyjrzeć bliżej tej utracie wrażliwości społecznej, to zawsze jest tak, że inaczej to wygląda od strony rządu, inaczej od strony opozycji. Mianowicie opozycja zawsze powiada, że rząd traci wrażliwość społeczną i teraz tak, to, że w tej chwili ludzie utracili takie poczucie godności, to jest zwycięstwo PiSu, ja się nawet z tym zgadzam, ale przypomnę, że władze były, znaczy kolejne rządy po 89 roku mówiły tak, no samiście chcieli, to jest kapitalizm, prawda, wilcze prawa, no trzeba cierpliwości, reforma musi potrwać, niestety i tak dalej, wszyscy znamy tę piosenkę i doszło do tego, że po 25 latach ludzie, zwłaszcza z tej tak zwanej Polski B, w większości byli przekonani, że reforma to jest coś, co obejmuje elity, najlepiej uplątane w różnego rodzaju, prawda, awantury i gospodarcze przekręty, a cała reszta Polaków zostaje po prostu porzucona na śmietniku.
Biblia na śmietniku nie ma takich. Nie kłamać. Wierzy własnych złudzeń. Biblia na śmietniku, którym do tej pory mnóstwo osób nie może się pogodzić, prawda? Nie rozumie tego. A to niestety jest właśnie to, że bardzo gwałtownie przypomniano sobie o tym, że wrażliwość społeczna obowiązuje rządzących. Jak oni przestają ją mieć, to tracą władzę. Ja nie sądzę, żeby to była jakaś straszna wada Platformy Obywatelskiej. Ja jestem ciekaw, jak wrażliwość społeczną będzie tracił PiS, w jakim tempie to się będzie, bo tak myślę, że tego, co naobiecywali, nie będą mogli dotrzymać. Bo? No, że za zakładać, nieładnie tak zakładać, nieładnie. Ale budżet nie jest... A oprócz tego naobiecywali, w kamieniu, panie profesorze, wystarczy uchom trochę podnieść. Nie, jedna rzecz jest wykuta w kamieniu i wtedy poleci budżet natychmiast. 2,9% wzięli jakąś przekroczy Żydówkę, pani profesor im pomaga, chyba, że jak zwalczyć, tą Unię, tak jak komisję, to wszystko, co tu jest. Parlament i ona uśmiechnięta, ona zadowolona, ona miła. Wtedy wszelkie pieniądze. Jestem ekonomista, ale będzie bardzo łatwiej, znacznie łatwiej niż teraz, bo będą... Jaka ona wspaniała. Obcięcia dotacji, nie wiem, zrobienia czego, bo na tym się mniej znam, ale będą mieli powód. Czy liczy pani na Unię, pani profesor? Tak? A ja nie liczę na Unię, ale liczę na coś innego. Nie, ja liczę na różne rzeczy, nie na Unię, tylko pan powiedział, że PKB może być, znaczy budżet może być z gumy, prawda? Nie, ja powiedziałem, że można budżet, go nadymać, zmieniać, podnosząc, obniżając. No tak, ale jest pewna granica i jak ja się trochę orientuję... Opodatkować uniwersytety, na przykład. Jeszcze do granicy. Podatek od mądrości. Każdy profesor, który dorabia, który pracuje w więcej niż jednej uczelni, musi na przykład wnosić 1000 zł miesięcznie. Albo sprzątać, pracować na pół etatu na umowie śmieciowej i zastępują sprzątaczki. To dużo różnych pomysłów jest. Natomiast ja chciałem powiedzieć a propos tych obiecanych PiSu. Mianowicie wydaje mi się, że właśnie z perspektywy historycznej, to znaczy jak sobie przypominam czasy Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego po 89 roku, prawda? To mam wrażenie, że PiS naobiecywał takich rzeczy jak podniesienie godności narodowej, nowa tożsamość historyczna i że będzie wszystkim lepiej, 500+ i tak dalej, i że dotrzymując, czy próbując dotrzymać tych obietnic, które są nie do zrealizowania, wpadnie na kolejne te same pomysły jakby gierkowskie, nowomowy. To znaczy zacznie tych obietnic dotrzymywać w formie takich pięknych wizerunków, to znaczy o godności narodowej będą świadczyli żołnierze wyklęci, o dumie narodowej kolejne pomniki Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Że i tu się ujawni istotny brak wrażliwości społecznej, bo zamiast zaspokajać te problemy, te potrzeby, które są w tej chwili bardzo rozbudzone, 500+, znaczy to jest dobry ruch pewnie, prawda? Ale znakomity, to jest jeden z lepszych ruchów. Ale on jest bardzo populistyczny w tym wszystkim i ja nie wiem, czy... A co to znaczy populistyczny, panie profesorze? Po prostu nie wiem, czy... To znaczy, rozumiem, że populistyczny, czyli przemawia do najniższych instynktów, jakim jest chęć matki wychowania dziecka w godności. Tak to odczytałem? Dobra, i teraz tak odgórę. No, a chęć ojca... Czy jakaś odpowiedzialność... A chęć ojca wypicia kolejnego pół litra, to też jest najniższy instynkt, prawda? Więc skąd te pół litra, panie profesorze, bo nie bardzo zrozumiałem. Bo jak się kupi używany samochód za 500+, to się i pół litra wypije, no to... Pani jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przez lata wkuwają, wciskają studentom do głowy, jak piszecie prace licencjackie, magisterskie, różne inne, źródła. Po pierwsze weryfikujcie, a po drugie w ogóle miejcie źródła, nie wysysajcie z palca. No więc ja się państwa pytam, z jakich źródeł państwo czerpali, mówiąc o tym, że 500+ idzie na alkohol? Ja panu powiem, ja z tego nie... Z głębokiej znajomości suwerena. Właśnie. No panie profesorze, gdyby ktoś panu tak napisał w pracy licencjackiej, to ma się stuknął w głowę i pogonił.
No, więc jest, tak, no nie jestem pewien. Odpowiedzmy na poziomie, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Z jakich źródeł? Dobrze, ale, na czym państwo opierają takie... Ale ja myślę o czymś takim, jeżeli pani pozwoli, bo... No bo suwerenne to są profesorowie, którzy też, otóż, jak to pan zakoniecznie wylewają. Otóż istnieje coś takiego, jak przekonanie o tym, że intelektualiści, czy szerzej taka wielkomiejska inteligencja, jest właściwie grupą obcą temu biednemu człowiekowi z prowincji, że to są inne światy, że to się nie rozumieją. Otóż ja takiego przekonania nie podzielam. Przeciwnie, mam by także coraz gałęzioną rodzinę właśnie żyjącą w różnych małych miasteczkach, biedną. Nie odczuwam żadnego takiego, prawda, takiej obcości. Ale z drugiej strony, ile ja widzę przypadków tego, że nie chce się podjąć pracy. Patologiczne są rodziny. Mnóstwo na Mazurach, na Mazowszu, na Podlasiu. Ale za te przypadki pojawiły się w październiku 2015. Nie, one były zawsze. 15, ale czy one zawsze były? One były zawsze. No to co ma, przepraszam, piernik do wiatraka, panie profesorze? No bo 500 plus idzie nie tylko na te wspaniałe, rozwijające się, rozkwitające dzieci, tylko ono będzie przechwytywane przez te właśnie patologiczne rodziny. Ale dobrze, to jest decyzja jak gdyby suwerena. Czy to jest decyzja rządu? Także mówią o tych, wiecie państwo, oszustwach 500+. Same oszustwa. Makryna, Mieczysławska, oszustwo. Grube baby, tłuste, oszustwo. A jeszcze ta Makryna Mieczysławska powiedziała, że jest moją siostrą, to znaczy ta von Lipski, ta oszustka. Ona nie kocha Pisma Świętego. Ona by wolała takie Pisma Świętego do śmietnika wrzucić, chociaż jak jej powiedziałam, że tu zauważyłam w Warszawie Pismo Święte, że leży w śmietniku, no to po prostu jest, że to straszne rzeczy. Ale wiecie państwo, miałyśmy tutaj też z tego czasu wielką oszustkę. Mieliśmy w połowie XIX wieku w ciemnym, smutnym, międzypowstaniowym czasie wielką świętą, która czyniła cuda, prorokowała, nawracała wieszczów, przywodziła do łez papieża, a tłumy do historii. Była męczennicą, a w dodatku swoje męki cierpiała z rąk Moskali. Zbyt to piękne, żeby było prawdziwe. Rzeczy samej, proszę państwa, Mickiewicz dał się nabrać. Norwid Słowacki uwiecznił ją w poemacie Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską. Norwid malował ją jako uciśnioną Polskę, zaliczał obok księcia Adama Czartoryskiego i Mickiewicza. Potem trojga najważniejszych postaci w narodzie. Krasiński nazwał ją dla sarmackiego zacięcia, gawędziarskiego paskiem przeanielonym i szlachcianką w świetle niebieskim. A Mickiewicz usymbolizowaną Polską i żywą skargą narodu. Pisały o niej gazety w całej Europie. Nazywano ją świętą już za życia. Tymczasem półtora roku wieku później pamięta o niej tylko niewiele. Także proszę państwa, Makryna Mieczysławska, mega oszustka trzech czasów. Póki co, myśmy tutaj zaczęli mówić, proszę państwa, o 10 przykazaniach, które to klepy zmieniły. Wyrzucając drugie przykazanie, spowodowano, że 10 przykazanie i ostatnie trzeba było podzielić na dwie części, proszę państwa. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Podczas gdy w wersji pierwszej, biblijnej, oryginalnej, jeszcze jak nikt tutaj pazurów, żaden z klechów nie wkładał, nie wsadzał, przykazanie 10 brzmiało: nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. A więc widzicie państwo, że to było jedno przykazanie 10. A przeczytam tutaj jeszcze tylko początek tych przykazań, żebyście państwo mniej więcej mieli poukładane w głowach, jako że Janek Witek zawsze mówił do tej Lipskiej: a ty właśnie po kolei w głowie! O, do takiej grubej tej, a jeszcze ta von Lipski, ta kura mówi, że jest, że moją siostrą jest. U nas były w domach same baletnice, proszę państwa, szczupłe kobiety, szczupli ludzie,
Szczupli mężczyźni, nie było żadnej grubej takiej, grubej takiej. No, także proszę Państwa, pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Pan Bóg Twój, mocny, powinno być wszechmocny w oryginale. Wszechmocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twojego nadaremno. Jahwe, trzeci rozdział, czwarty. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, sabatu, to już skracam. Piąte, czci ojca, matkę, szósty, nie będziesz zabijał, siódme, nie będziesz cudzołożył, ósme, nie będziesz kradzieży czynił, dziewiąte, nie będziesz mówił fałszywie, dziesiąte, nie będziesz podążał. Także widzicie Państwo, brzuch wciągamy, prawda, elegancko, brzuszek wciągamy, żebyśmy nie miały takiego jak u tej Makryny Mieczysławskiej, czy u tych grubych bab, których no też w Warszawie jest.